doktorze, jestem Bartek i według mnie jestem zdrowy całkiem, ale ostatnio uczucie dość mocne mam, że z tymi ludźmi chyba jest coś nie tak. Ci wariaci widzą świra we mnie, a sami chyba mają schizofrenię. Non stop, któryś z nich mnie śledzi, czy ja wyglądam na świra? No chyba mi pan wierzy, a gdy odwracam się szybko, to w oku mgnienia znikają. I już ich nie ma, ale słyszę ich głosy, wiem, że ich to cieszy. Lubią szeptać, bym się powiesił, czy wiem kto to? Nie wiem, proszę pana, ale raz mi nawet podrzucili linkę od prania. Wyszedłem z pokoju dosłownie na chwilę, a gdy tam wróciłem, linka była przewieszona przez karnisz. Dobrze, spokojnie, koniec o mnie. Jest o wiele poważniejszy problem. Siedzi pan dobrze? Dobrze zatem. Panie doktorze, wiem kto rządzi tym światem. Nie politycy, nawet nie Bóg czy szatan. Inne złe moce nie z tego świata rozpylają chemikalia nad naszymi głowami. Panie doktorze, oni chcą nas zabić. Jestem miałczyć osie. Ale kiedy to prawda? Tylko pan nie słucha, odbiję mu palma. Nieprawda. Prawda, tylko czas pan traci. Ten świr mówi, że rządzą nami iluminaci. Ale to prawda. Stura. Cisza, spokój. Panie Bartku, w takiej sytuacji, skoro chcą pana wykończyć iluminaci, jaszczury i wszyscy naokoło, odbiorą pana od nas z budynku specjalni super ochroniarze i przetransportują w bezpieczne, tajne miejsce, o którym nikt nie wie, dobrze? Tak, doktorze, dziękuję. Niech pan uważa na siebie też. Oni są wszędzie. Oczywiście, będę uważał. Proszę poczekać w recepcji na eskortę. Do widzenia. Do widzenia, doktorze. Dzień dobry, ja dzwonię z poradni psychiatrycznej. Wysyłamy właśnie do państwa pacjenta. Ma myśli samobójcze, rozdwojenie jaźni i kwestionuje otaczającą go rzeczywistość. Twierdzi w ogóle, że rządzą nami nie prezydenci, tylko jacyś iluminaci. A, i jaszczurki. Przygotujcie dla niego wygodny pokój.